niedzielę 22 października w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie odbył się Dzień Seniora. Spotkanie poprowadził znany już wcześniej olszyńskiej publiczności konferencjer i muzyk Jerzy Stachyra. Dzisiaj świętujemy Dzień Seniora, więc przygotowany specjalny program dla seniorów, więc stare, dobre polskie, nie tylko piosenki, Krzysztof Krawczyk, trochę country i też będzie to w formie karaoke, więc będę również zapraszał uczestników do tego, żeby zaśpiewali wspólnie. Jest ekran, na którym będziemy wyświetlali teksty, więc myślę, że to będzie okazja do wspólnej, fajnej zabawy. Pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie akurat taką formę zaproponowała na dzisiaj, bo nie jest to pierwsze karaoke, które robimy tutaj. Wcześniej była okazja również przy świętach Bożego Narodzenia. Robiliśmy takie karaoke świąteczne, kolędowe. Bardzo fajnie to wyszło, dlatego tym razem również z tej formy chcemy skorzystać. Myślę, że to będzie fajna zabawa. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie Jolanta Napadłek wyjaśnia, jak powstał pomysł organizacji Dnia Seniora. Gościmy dzisiaj w Gminnym Ośrodku Kultury w Olszynie z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Zaprosiliśmy tutaj wszystkich seniorów z gminy Olszyna i nie tylko, aby wspólnie świętować ten dzień, ten ich dzień, żeby podziękować im za to, że są aktywni, że nas wspierają, że są dla nas bogactwem doświadczenia, wiedzy. Chcemy im złożyć dzisiaj przepiękne życzenia dalszej współpracy, dalszej aktywności. I z tej okazji zaprosiliśmy też zaprzyjaźnionego już od dłuższego czasu z nami Jurka Stachyrę, który specjalnie dla naszych jubilatów zagra, może nie zagra, ale zaśpiewa, ale przede wszystkim zaprosi do śpiewu naszych seniorów. Mamy nadzieję, że ten dzień będzie, to popołudnie będzie dla nich miłe, wesołe, radosne. Przygotowaliśmy również taką atrakcję w postaci konkursu na kapelusz. Także nagrodzimy wszystkich, którzy przyjdą dzisiaj w pięknym nakryciu głowy własnoręcznie zrobionym. Spotkanie dla seniorów było kameralne i klimatyczne. Był pyszny swojski chlebek ze smalcem i ogórkiem, herbata, kawa i stół pełen słodkości. Ale przede wszystkim było mnóstwo wspólnego śpiewania i dobrego nastroju.